Witajcie kościele, witajcie wszyscy, którzy jesteście tutaj zgromadzeni zarówno w kaplicy, jak wszyscy, którzy oglądacie nas na transmisji internetowej. Pewnie wielu z Was, może niewielu, zastanawiało się nad tytułem dzisiejszego kazania Prawdziwe bogactwo. Czyżby za tej kazalnicy ktoś może zaczął głosić tak zwaną Ewangelię Sukcesu? Czy coś tu się nie tak w ogóle wydarzyło? I tak słuchajcie, można faktycznie odnieść takie wrażenie, bo jak ostatnio oglądałem internet, wchodziłem na YouTube i właśnie podobne tytuły, podobnych wykładów gdzieś znalazłem to były same takie właśnie typu, właśnie Ewangelia Sukcesu, albo właśnie jeszcze jakieś wykłady, można, które dzisiaj możemy nazwać po prostu okultyzmem kierujące nas na moc pozytywnego myślenia. Ty musisz coś zrobić, czegoś nie zrobić, musisz zacząć myśleć inaczej, abyś osiągnął jakiś sukces, nie? czyli abyś osiągnął życie, o którym marzysz. Czyli jest to ukierunkowane cały czas na twój wysiłek, na twoje starania i na to, że to ty możesz sam czegoś od siebie dokonać, że to ty możesz sam być tym kowalem swego losu i tego podobne, i tym podobne yy, właśnie yy, dyskusje właśnie tam są, nie? No ale niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest okultyzm. Dlaczego? Bo często, często właśnie ci ludzie właśnie później już yy, jak Widzą, że po prostu pewne tam techniki manipulacyjne nie działają, to zaczynają się odwoływać do różnego rodzaju medytacji, afirmacji i tym podobnych. No a co, to się, a co to się dzieje? Tam, gdzie nie ma Chrystusa, a jeśli coś ma powodować zmianę od wewnątrz, to jakiego to jest pochodzenia? Wystarczy się nad tym też zastanowić. I wiecie co, muszę sam się też do czegoś przyznać, bo sam kiedyś miałem z tym kłopot, sam kiedyś bardzo mocno słuchałem tego typu wykłady. Czytałem mnóstwo książek właśnie z dziedziny tak zwanego rozwoju osobistego, sukcesu itd. itd. Więc myślałem, że po prostu jak wprowadzę to wszystko w życie, to nagle będę żył życiem takim lepszym, będę miał więcej pieniędzy, będę mieć może dom, będę mieć samochody jakieś super nowoczesne, fajne i to mi da szczęście. Być może jeszcze pojadę na jakieś wakacje egzotyczne kilka razy w roku i że to mi da takie super szczęście i będę w tym wszystkim spełnionym. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. I chcę Wam od razu powiedzieć, że niestety to wszystko jest, nie działa i to nie ma prawa działać. Nie ma absolutnie prawa działać. Jeżeli zmiana nie nastąpi w środku, jeśli zmiana nie nastąpi od wewnątrz, jeżeli nie ma w tym tak naprawdę ducha świętego, to nic nie da tak naprawdę i nie odnajdziesz tego, co tak naprawdę potrzebujesz. Oczywiście to może działa dla tych ludzi, którzy piszą te książki, którzy. Yy, Biorą udział w tych wykładach i tak dalej. Oni zarabiają swoje pieniądze, ale oni mają ten tak zwany sukces finansowy. No ale sami dobrze wiemy, że wiele osób dochodzi do wielkiego sukcesu finansowego, a ostatecznie jest w ich życiu jakaś pustka, czegoś im brakuje. Niektórzy myślą, że okej, okay, dzieci sobie dobrze wychowamy i w ogóle tam zrobimy coś dla dzieci, pozostawimy coś swoim dzieciom nie? i to jest okej. Okay. A później okazuje się, że dzieci wychodzą z domu. Człowiek zostawia majątek swój, i tak dalej, a dzieci to nieraz roztrwaniają, bo nie byli nauczeni tego, jak po prostu to wszystko zdobywać. Ale chciałbym akurat z jednej, tak, i nie chcę powiedzieć tutaj, że wszystko, co dotyczy tak zwanego rozwoju osobistego, jest złe. Absolutnie nie. Są też wartościowe książki, są też wartościowe wykłady, i warto, warto też zainwestować też w siebie zainwestować, żeby po prostu coś w swoim życiu zmienić. I kiedyś w jednej z takich książek wyczytałem takie bardzo mądre pytanie, ilu, ilu ludzi tak naprawdę na łożu śmierci będzie żałowało tego, że więcej czasu nie spędziło w biurze, że więcej czasu nie spędziło w pracy, na robieniu kariery, że więcej czasu nie spędziło na różnego rodzaju delegacjach. Że więcej czasu nie spędziło bo na przykład na oglądaniu telewizji. Jak myślicie, ilu ludzi będzie nałożu śmierci tego żałowało? Nikt. No właśnie, prawda jest taka, że nikt tego nie będzie tak naprawdę żałował. I to jest ten. Zazwyczaj ludzie na, na łożu śmierci myślą o tych, których kochają, o tych, na którym im zależy, myślą o tym, czy wystarczającą ilość razy w swoim życiu okazałem komuś miłość, wystarczającą ilość razy podałem komuś rękę, wystarczającą ilość razy po prostu uśmiechnąłem się do kogoś. Tego, to, to, czego cię brakuje. Czy po prostu my jako chrześcijanie na przykład, czy aby na pewno nasze życie było ukierunkowane przede wszystkim na sprawie Królestwa Bożego. Czy w naszym życiu Jezus Chrystus był na pierwszym miejscu. Bo wielu ludzi dzisiaj mówi tak: Jezus jest Jego Panem, Jezus jest na pierwszym miejscu. Tylko pytanie: co to dla Ciebie, człowieku, oznacza? Co znaczy dla Ciebie, że Jezus jest Twoim Panem? To, że Jezus jest Twoim Panem, to pytanie: jak Ty traktujesz Jego Kościół? Przecież Kościół jest obrazem ciała Chrystusa, którego głową właśnie jest Chrystus. Jeżeli Kościół nie jest dla Ciebie akurat tutaj w tym najważniejszy, to jak możesz mówić, że Chrystus jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu? To jest kłamstwo. To jest po prostu zwykłe kłamstwo. Więc właśnie wielu ludzi właśnie w ten sposób podchodzi właśnie do tego, że. Lubią sobie deklarować, ale niestety nie robią tego tak, jak mówi Słowo Boże. I teraz tak. Do powstania tego dzisiejszego wykładu zachęciła mnie ostatnia grupa domowa, którą mieliśmy tutaj w tarnowskich górach. Rozważaliśmy wtedy akurat czwarty rozdział pierwszego listu do Koryntia na Pawła. I chciałbym. Zanim do tego też dojdziemy, to chciałbym, abyśmy najpierw najpierw otworzyli sobie drugi rozdział Księgi Kaznodziei Salomona. W innych przekładach, bo w niektórych przekładach nazwaną także Księgą Koheleta. już sobie przeczą. Okej. Okay. Następnie pomyślałem: Dobrze, spróbuję przyjemności, przekonam się, czy jest coś warta, ale i to okazało się marnością. Żyć dla zabawy jest szaleństwem, a szukanie rozkoszy cóż to daje? Próbowałem też dogodzić sobie winem oczywiście, tak, by nie stracić nad sobą kontroli. Próbowałem przekonać się, jak to jest dać się ponieść szaleństwu i czy nie tkwi w tym coś dobrego na tyle, że warto by to polecić innym żyjącym pod słońcem jako godne zajęcie na nieliczne dni życia, które mają się stać ich udziałem. Nadałem rozmach własnym dziełom, pobudowałem sobie domy, zasadziłem winnice, założyłem ogrody i parki, zasadziłem przeróżne drzewa owocowe, Urządziłem sobie stawy z wodą, aby znik nawadniać lasy. Nabyłem sobie służących, kupiłem służące, doczekałem się ich potomków urodzonych w domu, stad, bydła oraz owiec. Miałem więcej niż ci, którzy przede mną rządzili w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie srebra, miałem dużo złota, naciągałem skarbów z królestw i prowincji, zadbałem o śpiewaków, cieszyły mnie śpiewaczki i rozkosz synów ludzkich, kobiety i kochanki. Tak, stałem się wielki, osiągnąłem więcej niż wszyscy moi poprzednicy w Jerozolimie, a ponadto mogłem korzystać z mądrości. Czegokolwiek zapragnęły moje oczy, pozwalałem im oglądać z bliska. Nie odmawiałem sobie najmniejszej radości, tak, Moje serce cieszyło się owocem całego mego trudu. Na tym właśnie polegał mój udział w tym, że go podejmowałem. W końcu przyjrzałem się tym wszystkim moim dziełom, spojrzałem na to, czego dokonały moje ręce. Oceniłem, ile kosztowało mnie to trudu. I oto do czego doszedłem. Wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem, nie niesie z sobą żadnego pożytku pod słońcem. Skierowałem więc myśli, jakby przyjrzeć się mądrości: szaleństwu i głupocie, bo co pozostaje człowiekowi, który nastaje, nastaje po królu, jeśli nie to, by czynić to, co zawsze czyniono. Zauważyłem wówczas, że pożytek z mądrości jest większy niż z głupoty, tak. Jak pożytek ze światła jest większy niż z ciemności. Mędrzec wie, dokąd idzie głupiec, kluczy w ciemności, lecz przekonały, to jest ważne, mędrzec wie, gdzie idzie głupiec, kluczy w ciemności, to jest ciekawe, lecz przekonałem się przy tym, że wszystkich spotyka ten sam los. Zastanowiło mnie to: los, który spotyka głupca, spotyka również mnie. Więc jaki sens ma, tu, ma ta moja mądrość? Doszedłem do wniosku, że i to jest marnością. I owszem, mądry ani głupi nie, w, nie pozostaną w pamięci na wieki. W przyszłości, jak dotychczas zapomni się o wszystkim, mędrzec i głupiec umrą w ten sam sposób. To sprawiło, że znienawidziłem życie. Przecież to, co się dzieje pod słońcem, nie niesie mi żadnej korzyści. Wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Wyzbrała też we mnie niechęć do całego trudu, który podjąłem pod słońcem. Przez to, że jego owoce będą, będzie musiał, będę musiał zostawić komuś, kto nastanie po mnie, a czy, i to jest bardzo też ważne, a czy on będzie mądry, czy on będzie głupi, Cóż to wie? któż to wie, nie przeszkodzi mu to jednak rządzić wszystkim, co ja zdobywałem pod słońcem w trudzie z ogromną rozwagą. Tak, to również jest marnością i wtedy cały wysiłek, który podjąłem pod słońcem zaczął we mnie budzić rozpacz, bo przecież zdarza się tak, że człowiek podejmuje trud przemyślany, poparty wiedzą i znawstwem, a musi swój udział w zyskach zostawić komuś, kto się wcale nie trudził, to również jest marnością, to niesprawiedliwe, bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu, z porywów serca, z tego, co go pochłaniało pod słońcem, skoro wszystkie jego dni są cierpieniem, jego, jego zajęcia zmartwieniem i nawet w mocy jego i nawet w nocy jego umysł nie zaznaje spokoju. To też jest marnością. Nie ma dla człowieka nic lepszego niż to, by się najeść i napić i korzystać z dóbr zdobytych własnym trudem. Zauważyłem, że to również pochodzi z ręki Boga, bo kto może jeść, kto dogodzić sobie bez jego przyzwolenia? To przecież Bóg daje człowiekowi, który jest Mu miły, mądrość, poznanie i radość. A co z grzesznikiem? Bóg zajmuje go zbieraniem i gromadzeniem tego. Popatrzcie. A co z grzecznikiem? Bóg z zajmuje go zbieraniem i gromadzeniem tego, co potem przekaże sobie osobie i Jemu miłej. Cóż to również jest zmarnością i gonitwą za wiatrem. Więc widzimy tutaj. Salomona, który opisuje nam obraz człowieka, który za pomocą siły swoich rąk, za pomocą swoich talentów, za pomocą swojej mądrości, za, za pomocą swoich zmysłów, próbuje osiągnąć pełnię szczęścia, próbuje osiągnąć jakoś przyjemność, zaspokojenie tych wszystkich swoich porządliwości, wszystkich pragnień i myśli, że to jest tak. Na w pewnym sensie jakiś tam sens życia, ale okazuje się ostatecznie, że to wszystko niestety jest marnością. W innym przykładzie jest też utrapieniem ducha czy gonitwą za wiatrem. Niestety wszyscy tak jak tutaj jesteśmy, żyjemy w takim wielkim kłamstwie, które kreują nam dzisiaj media, kryje nas społeczność nasi bliscy, nasi znajomi i tak dalej, że liczy się tak naprawdę prestiż, liczy się sława, liczą się pieniądze, liczy się kariera, liczy się to, co ty zdobywasz, to, co ty komuś możesz przekazać, że przekażesz po sobie, nie wiem, jakiś majątek, jakiś dom, mieszkanie i tak dalej. I ludzie w tym żyją i całe życie za tym gonią i tak naprawdę odchodzą, a na końcu zadają sobie to pytanie, czy wystarczającą ilość razy w życiu uśmiechnęłem się do kogoś. Czy aby na pewno służyłem memu Panu tak, jak na to zasługuje? Czy aby na pewno okazałem się wierny najpierw w tych małych rzeczach? Czy aby na pewno robiłem to, do czego Bóg mnie powołał? Więc słuchajcie, Salomon. Przekonał się, że te wszystkie przyjemności, że te wszystkie bogactwa i to wszystko, co zdobywał, to wszystko, co doświadczył, nie ma żadnej, absolutnie żadnej wartości. Ale co jest tą prawdziwą wartością? Słuchajcie, Nam zostały objawione tajemnice Boga. Boże tajemnice zostały Tobie i mnie z łaski przez wiarę objawione. I to jest tą największą. Tajemnicą, to jest największą wartością, jaką możemy mieć, jaką może mieć człowiek. To, że całkowicie nikt z nas, jak tutaj jesteśmy, nie zasługiwaliśmy na to, aby być w tym miejscu aby poznać Chrystusa albo być zbawionym, bo wszyscy byliśmy zbuntowani przeciw Bogu, tak jak tu jesteśmy. Nie ma tutaj ani jednego, kto by nie był zbuntowany przeciwko Bogu. Nie ma tu kogo, kto by po prostu żył super takim życiem, w którym nie potrzebowałby Boga. Wszyscy Dokładnie tak. I popatrzcie, od 18. wersetu też czytamy bardzo ciekawe Salmon Wezbrała we mnie niechęć do całego trudu, który podjąłem pod Słońcem, przez to, że, je, że jego owoce będę musiał zostawić komuś, kto nastanie po mnie. Popatrzcie, Salomon tak naprawdę on nie wiedział, czy ten majątek, który pozostawi swojemu dziedzicowi, czy on po prostu go nie roztrwoni. Jak wiemy, jego zmartwienia były słuszne, bo później wiemy, że, jego, że dziedzic później doprowadził do podziału królestwa. Wiemy, co się później dalej wydarzyło. Więc on się przyjmował tym wszystkim, właśnie czy on właśnie nie będzie jakimś leniwcem, jakimś lekkoduchem, nie roztwoni tego wszystkiego, martwił się i to niestety wszystko się wydarzyło. Ale popatrzcie, na podstawie mądrości Salomona, wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, możemy czerpać z jego wiedzy, możemy Właśnie się z tego uczyć, ze Słowa Bożego i właśnie też z tych mądrości, które są przekazane, zarówno w księdze Kaznodziei, jak i w przypowieściach. Popatrzcie, co dzisiaj rodzice robią właśnie dzieciom, nie? Właśnie budują domy, pracują całe życie po to, żeby, żeby coś tam zostawić tym dzieciom i skupiają się na tych dobrach materialnych. A ilu ludzi dzisiaj w naszym kraju tak naprawdę pozostawia po sobie tą spuściznę duchową? Bo najważniejsze to jest to, abyśmy pokazali naszym potomkom, naszym bliskim Chrystusa w naszym życiu. To jest najważniejsze: abyśmy pokazali, że można żyć inaczej, abyśmy byli prawdziwą solą, prawdziwym światłem tej Ziemi, gdyż otrzymaliśmy ten skarb w naczyniach glinianych abyśmy byli też światłością. Obdarzeni jesteśmy mocą z nieba, abyśmy byli też światłem. Bądźmy też światłem dla tych, których kochamy. Niech oni odziedziczą przede wszystkim to, że można żyć inaczej. Wcale nie trzeba podążać za tymi marnościami, za tymi bogactwem. Ja nie mówię, że to wszystko jest złe, ale aby to nie stało się bożkiem w ich życiu. Aby to nie okazało się najważniejsze. Bo ja rozumiem, że my mamy czasami tak że po prostu chcemy coś zostawić i, mamy, i robimy to w dobrej wierze. Ale jeśli nie zostawimy tej prawdziwej spuścizny duchowej po sobie, jeśli nasze dzieci nie będą widzieć, jak nie wiem, mąż z żoną klęczy, razem się wspólnie modlą, jak potrafią sobie wybaczać, jak okazywać sobie miłość, jak potrafią okazywać sobie wzajemny szacunek, jeśli tego dzieci nie będą widzieć, to jakie wartości tym, tym, dzieciakom, tym, tym dzieciom przekażemy, tym pokoleniom? Jak będzie wyglądała nasza przyszłość później. Więc kto by nie chciał tak na koniec swojego życia powiedzieć za apostołem Pawłem, dobrą walkę stoczyłem. Bieg ukończyłem wiary zachowałem. Kto by tak nie chciał, właśnie, właśnie tak na koniec życia, jak zadajesz sobie to pytanie, żeby móc tak odpowiedzieć. Zostaną nam. Zostały nam powierzone tajemnice Boże i pytanie, co my z tym zrobimy? Dla mnie jedną z najpiękniejszych odpowiedzi naszego Pana Jezusa Chrystusa na to, co tutaj właśnie, nad czym się zastanawia, nad czym się droczył tutaj Salomon, jest kazanie na górze. Szósty rozdział Ewangelii Mateusza od dziewiętnastego wersetu. Stworzymy. Oczywiście, całe kazanie na górze jest tutaj, ale akurat chciałbym się tutaj skupić na tym fragmencie. Od 19 wersetu, popatrzcie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mul i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mul, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie Twoje serce. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli Twoim oczom niczego nie brakuje, całe Twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli Twe oko słabnie, całe Twe ciało pogrąża się w mroku. A jeśli ściemnieje źródło Twego światła, to ogarniać Cię będzie naprawdę wielka ciemność. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię Wam: przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, o co się, o to w co się ubrać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm? a ciało niż okrycie. Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nieżną. Nie zbierają też do spychlerzu, a wasz ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was pomimo, pomimo ciągłej troski może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania? Dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty nie trudzą się i nie przędą. A mówię wam, nawet Salomon w swym przepychu nie był w stanie swym strojem, tak, swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary. Dlatego nie martwcie się, i nie zastanawiajcie się, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż dzień Gdyż dzień zatroszczy się o siebie, dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Więc podsumowując tutaj to, tą wypowiedź naszego Pana i Jezusa, możemy śmiało stwierdzić, że nasz Pan zawiera przymierze z tymi, którzy są Jego naśladowcami. I mogę to dzisiaj sam poświadczyć. Wiele razy tego w życiu doświadczyłem. Nieraz było tak, że już było bardzo ciężko finansowo. Było i tak, że było bardzo, byłem też bardzo bogaty. Był, był taki moment w moim życiu, ale też były chwile, gdzie naprawdę było ciężko. Było naprawdę tak, że już nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Pan Bóg zawsze odpowiedział: Nigdy się nie spóźnił. I powiem Wam tyle, tu nie chodzi o to, że będziemy żyli w przepychu, że będziemy mieć coś w nadmiarze, w nadmiarze ubrań, w nadmiarze domów, super domów, super, nie wiem, yy, samochodów, że będziemy, nie wiem, żyć na tak zwanej petardzie, że będziemy mieć nie wiadomo co jeszcze, coś, coś pięknego, nie wiadomo ile jedzenia, ale jedzenia Ci nie braknie. Będziesz miał po prostu co zjeść. Ubranie będziesz, będziesz miał w co ubrać i dachu Ci nad głową nie braknie. Bo nawet jakbyś stracił wszystko, masz Braci, masz siostry tutaj w kościele, którymi po prostu jesteś. Wiesz, tak, dzisiaj akurat to, co się tutaj dzieje od samego początku nabożeństwa, to ja widzę, że to jest też działanie Ducha Świętego, bo zarówno tutaj brat, jak miał słowo wstępne, też mówił o przemówieniach, to też było ciekawe. Później y, siostra tutaj mówiła świadectwo, pastor tutaj wyszedł i tak naprawdę. Wiele fragmentów, które było mówione i pastor też mówił dzisiaj o wczorajszym filmie. Też miałem o tym powiedzieć, bo popatrzcie, jakie mamy my bogactwo. Jak cudowne bogactwo my mamy. To jest to właśnie nasz Kościół. To jest to, czego ludzie dzisiaj w świecie pragną. To, czego ludzie dzisiaj potrzebują. To, za czym tęsknią, ale nie są w stanie absolutnie tego dokonać, ani zdobyć w ogóle bez Boga. Więc Popatrzcie, Pan naprawdę zaspokoi te prawdziwe nasze potrzeby. Nie chodzi o te potrzeby, które nam się wydają, bo nam się wydaje czasami, że my coś potrzebujemy, a to są tylko nasze nieraz zachcianki. To są jakieś może pragnienia, jakieś porządliwości. Nie mówię o tym. Pan zaspokoja tym, którzy są posłuszni, tym, którzy są dziećmi bożymi. On dba o swoje dzieci. Zapewnia te właściwe potrzeby. A od nas co się wymaga, abyśmy w pełni, pełni mu zaufali, abyśmy mu ufali, żebyśmy żyli w pełną taką ufnością. Więc teraz chciałbym, abyśmy właśnie przeszli do tego czwartego rozdziału, pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Co mnie akurat właśnie też nam. Powiem, akurat podzielę się przede wszystkim, co mnie dotknęło w trakcie tego rozważania, bo to było też ważne też odnośnie też służby, którą tutaj w kościele mam. Oto, jak nas traktować jako podwładnych Chrystusa odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. Tak, jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie tajemnic Boga, gdyż nam te tajemnice Boże zostały powierzone. My już tak naprawdę, jedną z takich tajemnic to jest to, że my się nie musimy martwić, co będzie, jeśli, nie wiem, na przykład umrzemy. No co będzie? No będziemy u Pana. Gdyż nasza ojczyzna nie jest tu na ziemi, ale ona jest w niebie. Od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności. To jest też bardzo... Nie ma dla mnie znaczenia, kto mnie będzie rozliczać, wy czy jakiś inny Trybunał Ludzki, więcej nawet. Sam siebie nie rozliczam, wprawdzie nie mam sobie nic do zarzucenia, ale to nie dzięki temu jestem usprawiedliwiony. Ten, który mnie rozlicza, jest Pan, dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem, poczekajcie na Niego, On gdy przyjdzie. Ujawni to, co niejasne, i ukaże motywy serc, wtedy każdy otrzyma stosowną pochwałę od Boga. Wszystko to odniosłem bracia do siebie i do Apollosa. Uczyniłem to dla waszego pouczenia. Chciałbym, abyście na naszym przykładzie nauczyli się nie wykraczać ponad to, co napisano, aby jeden nad drugim się nie wynosił przeciw trzeciemu. Bo od kogo pochodzi wszelkie wyróżnienie? Albo co masz, czego nie otrzymałeś, a jeśli otrzymałeś, to dlaczego? To dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował? Właśnie. Macie już wszystko. Doszliście do bogactwa. Bez nas staliście się królami. I oby zaczęło się to wasze królowanie, abyśmy przy tym. I my zaczęli panować razem z wami. Myślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, ustawił jako ostatnich, jakby skazanych na śmierć, bo też staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, wyrozumni w Chrystusie. My słabi, wy mocni, my wyszanowani, my w pogardzie. Nadal jesteśmy głodni i spragnieni, ledwie ubrani bici po twarzy bez dachu nad głową i zmęczeni pracą własnych rąk, szkalowani, dobrze życzymy, prześladowania, prześladowani, znosimy, zniesławiani, odpowiadamy słowami zachęty. Staliśmy się jak śmieci, jak śmieci tego świata, jesteśmy jak nikomu niepotrzebne resztki. Pisze nie po to, aby was zawstydzać, ale po to, by was upomnieć jako moje ukochane dzieci. Bo choćbyście w Chrystusie mieli tysiące wychowawców, jednak ojców macie niewielu, to ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez dobrą nowinę. Dlatego zachęcam, idźcie w moje ślady. Po to właśnie posłałem do Was Tymoteusza. On jest Twoim ukochanym i wiernym dzieckiem w Panu. On też przypomni wam moje drogi w Chrystusie, zgodnie z, czym? Zgodnie z tym, czego nauczyłem, ws nauczam wszędzie, w każdym kościele. A ponieważ nie zjawiam się u Was osobiście, niektórzy wpadli w zarozumiałość. Ja jednak niebawem przyjdę, niebawem przyjdę jeśli Pan pozwoli, i zapoznam się nie ze słowami tych zarozumiałych, ale z ich mocą. Królestwo bowie, Boże, bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy, co wolicie Wam, co wolicie, mam przyjść do Was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności. Więc od początku, bardzo mocno właśnie dotknęły mnie te słowa apostoła Pawła z pierwszego wersetu, właśnie, że nam zostały powierzone tajemnice Boże. Nam zostało coś objawione. Zostało objawione, kim jest Jezus Chrystus. Zostało nam objawione, co się z nami stanie też po śmierci. Mamy to objawione. I zostało nam to objawione całkowicie z łaski przez wiary, W ogóle na to nie zasłużyliśmy, w ogóle na to nie zapracowaliśmy, w ogóle nie byliśmy tutaj, nic takiego nie zrobiliśmy od siebie sami, żebyśmy mogli się Panu Bogu w jakikolwiek sposób przypodobać albo w jakikolwiek sposób sobie na to zasłużyć. Ale w drugim wersecie czytamy popatrzcie od obdarzonych Odpowiedzialnością wymaga się wierności. I teraz, w jakiejkolwiek służbie jesteś, w kościele, ale tak samo w domu, jak jesteś mężem swojej żony, jak jesteś żoną swego męża, to ob, od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności w tym. Zarówno w tym takim, jak to nieraz mówimy, właśnie w tym najmniejszym kościele, jakim jest rodzina jak i właśnie tutaj, miejsce, zgromadzenie pańskie, służby jaką masz. I to naprawdę nie ma znaczenia, zarówno czy to jest służba uwielbienia, czy to jest służba porządkowa, czy to jest służba kaznodziei, czy to jest jakakolwiek, czy to jest służba w kuchni, jakakolwiek służba. Pamiętacie w dziejach apostolskich, co jest napisane? Wszyscy, którzy byli diakonami, którzy są diakonami, to powinni być pełni Ducha Świętego. I nie ma tutaj, tak jak jesteśmy, nikogo mniej lub bardziej tak naprawdę ważnego. Wszyscy stanowimy całość. Wszyscy stanowimy Kościół i wszyscy wzajemnie jesteśmy budowani po to, abyśmy wzrastali, po to, abyśmy stawali się coraz bliżsi obrazowi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc wymaga się od nas wierności. Ja to odniosłem do. Mojej służby akurat ewangelizacyjnej. Bo tam dalej czytamy, wy, jest, my jesteśmy głupi dla Chrystusa, wy jesteście mądrzy w Chrystusie. Kolejny był tak, taki werset. I tak... Prawda jest taka, że wielu ludzi z nas szydzi, wychodząc na ulicę, ludzie się śmieją, jakieś tam obelgi. Ja sobie tak może nie zdawałem z tego bardzo mocno sprawy, ale prawda jest taka, że tak, są jakieś obelgi, są wyzwiska, czasami ktoś już nawet się stawia do jakiejś bójki, zdarza się takie coś. Ludzie policję nasyłają, Straż Miejską nasyłają, bo nie potrafią strawić słów życia, nie potrafią strawić Ewangelii, nie potrafią strawić prawdy o sobie samym, kim są w tej historii ale od nas wymaga obdarzonych odpowiedzialnością słuchajcie od kogo jesteśmy obdarzeni od odpowiedzialnością to pan wytycza, tak, ten jednych powołuje do jednej służby innych powołuje do innej służby jesteśmy od, obdarzeni odpowiedzialnością więc bądźmy w tym wierni i bez względu na to czy widzimy owoce tego Siania naszego na, na, w ewangelizacjach na ulicy, czy tego nie widzimy, bądźmy w tym wierni. I właśnie tutaj z tego miejsca chciałbym wszystkich właśnie zachęcić do tego, aby brać w tych ulicznych ewangelizacjach udział. A jeśli nie możesz brać udziału w ewangelizacji ulicznej, to bądź solą i światłem tej ziemi wśród bliskich swoich, w rodzinie, życiem swoim, przykładem zaświat o Jezusie Chrystusie. Żyj tak, aby ludzie, którzy Cię otaczają, zadali któregoś dnia pytanie, kim jest Twój Bóg, któremu służysz? Kim jest Bóg, w którego wierzysz? Kim jest Bóg, któremu zaufałeś? Bo Ty jesteś inny, jak my wszyscy. Tego Wam z całego serca życzę. Więc nawet ta służba została nam Obdarowana właśnie własce, Pan Bóg wymaga od nas pewnej odpowiedzialności. Szczęśliwy sługa, którego Pan, jak wróci, zastanie na tym, co zostało Mu powierzone w Ewangelii Łukasza. Takie wersje, takie słowa też czytamy, Pana Jezusa. Ale popatrzcie, wychodzimy na ulicę. Gdyby Ewangelia, którą głosiliśmy, ona nie była prawdziwa, Gdyby ona była jakaś, yy, jakaś tam lukrowana, cukierkowa, to wyobraźcie, to, ja sobie wyobrażam to tak, dużo ludzi by nas przychodziło. Gdybyśmy przynosili, nie wiem, herbatkę, ciastka, kawy, zupki, to wielu ludzi by nam klaskało, no fajną robotę robicie, nie? I tak, pewnie przyprowadzilibyśmy wiele ludzi do kościoła po co? Po ciastko, herbatę, po kawkę, po zupę być może, ale czy my chcemy przyprowadzić tutaj do kościoła tych, którzy chcą tylko przyjść po te rzeczy? Czy my chcemy tych, którzy naprawdę wzrok kierują na Jezusa Chrystusa? To, że się ludzie wściekają, to znaczy, że to dotyka ich serc. Wiadomo, że demony też tutaj nie śpią i widzą, co się dzieje. Więc zadajmy sobie pytanie, jakie jest to prawdziwe bogactwo, które może. Posiadać albo posiada, posiada przynajmniej wierzę, że każdy, może posiadać ktoś, kto nazywa się Uczniem Jezusa Chrystusa. Jakie jest prawdziwe bogactwo, które posiadają dzieci Boże. A to teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli ósmy rozdział. To jest właśnie ten, to wczoraj rano mi akurat też dotknęło i przypomniałem sobie to z jednego z rozważań naszym pastorem, też Markiem. Ósmy rozdział. Przy powieści Salomona. Popatrzcie, to jest ciekawe. Mądrość woła z całej mocy, i rozum wydaje swój głos. Mądrość stanęła na wzgórzach, przy drogach, na skrzyżowaniach. Woła przy bramach u wylotu z miast, w wejściach na ruchliwych szlakach. Ludzie, wołam do Was, słuchajcie, synowie ludzcy, oto i mój głos. Bądźcie przezorni, wyprości, niemądrzy, nabierzcie rozumu, wyjawiam. Rzeczy szlachetne, moje wargi mówią o tym, co prawe. Podniebienie daje wyraz prawdzie. Niegodziwość jest ohydą dla mych ust. Sprawiedliwe są wszystkie moje słowa, nie ma w nich żadnej przewrotności. Wszystkie inne są, wszystkie one są proste dla rozumnych, prawe dla tych, którzy posiedli wiedzę. Cencie moje pouczenia ponad srebro a wskazania ponad szczere złoto. Mądrość bowiem jest lepsza niż perły. Nie dorówna jej żadna z rozkoszy. O, popatrzcie tutaj, nawet Salomon tutaj nawet sam sobie już odpowiedział wcześniej. Nie? Ja mądrość mieszkam z przyjemnością, z przezornością. Dociekam motywów działania. Bojaś Pana tu nienawiść do zła. Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. U mnie rada, u mnie zdrowy rozsądek. Ja mam rozum, u mnie jest moc. Dzięki mnie panują królowie. Władcy stosują sprawiedliwość, dzięki mnie rządzą książęca. Ta i wszyscy sprawiedliwi sędziowie. Kocham tych, którzy mnie kochają. Każdy, kto mnie szuka, znajduje. Przy mnie jest bogactwo i chwała, trwałe dobra i sprawiedliwość. Mój owoc przewyższa szczere złoto. Moje plony są lepsze od srebra. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, idę samym środkiem drogi prawa. Kto mnie kocha, odziedziczy majątek, jego skarbce na dobrami. Pan mnie posiadł na początku swej drogi, jako pierwsze ze swych przedwiecznych dzieci. Zostałam utkana przed wiekami, na początku, przed powstaniem ziemi. Gdy mnie zrodzono, otchłań nie istniała. Nie było źródeł, nie, toczy, nie toczyły wód. Zostałam zrodzona zanim powstały góry, zanim uniosły się wierzchołki wzgórz, zanim, otworzy, zanim stworzył ziemię, jej otwarte przestrzenie, zanim Powstał świat ze swoich pierwszych gród. Gdy stworzył niebo, byłam tam, tak że gdy nad otchłanią zataczał swój krąg, gdy w górze wzmacniać obłoki i tworzył, gdy w górze wzmacniał obłoki i tworzył źródła w otchłani, gdy morzu wytyczał granice tak, że wody szczerą jego rozkazu, gdy żłobi fundamenty ziemi, byłam przy nim miszczynią jego rozkoszą codziennie, i grając przy nim cały czas. Tańcząc po świecie, na jego ziemi, mając za rozkosz ludzi. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, szczęśliwi ci, którzy szczegą moich dróg, słuchajcie pouczenia, bądźcie mądrzy, razem nie odrzucajcie go. Szczęśliwy człowiek, który mnie słucha, czuwając u moich drzwi. Do... Co dnia, pilnując progów moich bram, bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał przychylność u Pana, ale ten, kto mnie lekceważy, zadaje gwałt swojej własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć. Niesamowity w ogóle rozdział, niesamowite tutaj są słowa powiedziane, bo tak jak już tutaj zauważyliście, o kim tu jest mowa, kto jest tutaj? Czym jest ta mądrość prawdziwa, o której tutaj mówi Salomon? My jak? Proszę. właśnie jest dokładnie z duchem mądrości, duch, duch. tak, wiedzy, rozumu. Chodzi o ducha Świętego. Patrzcie. I co? Jakie tu były jeszcze słowa? Patrzcie. Sencie moje pouczenia ponad srebro, a wskazania ponad szczere złoto. Mądrość bowiem jest lepsza niż perły, nie dorówna je żadna z rozkoszy. Popatrzcie, mądrość, czyli duch święty, którego otrzymaliśmy z łaski przez wiarę w momencie Nowego Narodzenia. Który zmieniał nas, po prostu zmienił nas, po prostu zabił nas starego człowieka, zrodził nas do nowego życia, życia w rzeczywistości królestwa Bożego. Czy ktokolwiek z nas tutaj na sali byłby, nie wiem, yy, nie wiem najgorszy dzień swojego życia, który jest od momentu nowego narodzenia, byłby, w, nie wiem, chciałby zamienić na najlepszy dzień, albo najlepszy miesiąc, czy rok ze starego życia. Czy jest tutaj ktoś taki? Właśnie, bo kto, właśnie to jest właśnie to, bo kto właśnie znalazł mądrość, właśnie znalazł Ducha Świętego, znalazł to, co jest w nas, to, co jest najcenniejsze, to po prostu daje tak naprawdę prawdziwe szczęście, ale szczęście, że Ty już nie należysz do tego świata i tak naprawdę te troski dnia codziennego, one już nie górują nad Tobą, one nie są już dla Ciebie najważniejsze. To nie znaczy że my już mamy w ogóle się alinizować, my nie musimy, nie wiem, się w ogóle troszczyć, w ogóle się nie mamy zamartwiać w ogóle, bo i tak jest, że też, też wiadomo, że są momenty, w których się też zamartwiamy, ale to już nie jest domena naszego życia, to już nie jest, że to króluje nad naszym życiem, że to już nie jest najważniejsze w naszym życiu, że, że więcej trosk, więcej smutku, więcej strachu, lęku przed jutrem, już w ogóle nie interesują nas jakieś wieści o wojnach, takie, że, że za chwilę tu będzie wojna, za chwilę nam wyłączą internet, za chwilę nam prąd, bo ktoś, kto znalazł mądrość, znalazł to, co najcenniejsze. Ta mądrość jest cenniejsza niż perły, czyli Duch Święty, którego otrzymałeś z wiarą, jest cenniejszy niż perły, niż złoto, niż wszystko inne, co może wam oferować dzisiaj świat, nie? więc tak naprawdę już cię nie interesuje żadne te, te rzeczy, które są dzisiaj. Właśnie, co próbują nas zastraszyć. Bo popatrzcie, w jaki sposób działa diabeł, nie? Diabeł działa w ten sposób, że on próbuje niszczyć, kraść i tak dalej, zabija wszystko tutaj i tak dalej, nie? Takie, jest jego, takie są jego działa i przede wszystkim zastraszyć chce nas, nie? Czyli jeżeli, nie wiem, więcej czasu spędzasz na rozsiewaniu strachu, na rozsiewaniu, że popatrz, za nas, no, tutaj wszystkich pozamykają, za chwilę, nie wiem, będzie groźna choroba, albo popatrzcie, nas tutaj okłamują. I więcej tego w Twoim życiu dominuje, to tak naprawdę kim dla Ciebie? Czy kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Kim jest Ten, który umarł za Ciebie na Krzyżu Golgoty? Czy Ty Go znasz? Bo jeśli Go znasz, to te rzeczy nie są dla Ciebie tak naprawdę ważne. Jeszcze na koniec, bo to akurat kilka dni temu, przedwczoraj też jeszcze, ostatnio tak czytałem list do Efezjan, apostoła, to rozważaliśmy, apostoła Pawła, trzeci rozdział, też nawiązuję do tematu. Trzeci rozdział listu do Efezjan. Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na Was, Pogan. Tak naprawdę, im bardziej żyjesz w Jezusie Chrystusie, im bliżej jesteś Boga, tym bardziej rozumiesz, że... Nie jesteś tu po to, aby nie wiem ci było dobrze. Nie jesteś tu po to, aby zdobywać bogactwa. Nie jesteś tu po to, żeby tylko rozkosze, przyjemności i zaspokajane były wszelkie Twoje, nie wiem, pragnienia i porządliwości. Nie po to tu jesteś. Popatrzcie, co apostoł Paweł mówi o sobie. Ja więzień w Panu. Nie tak jak dzisiaj te hasła, a ja jestem wolny w Chrystusie, już Kościoła nie potrzebuję i mogę sobie żyć, rób to, co chcę, ta" ja i Bóg mi wystarczy i tu nic więcej mi nie jest potrzeba nie jesteśmy tu z powodu Chrystusa i dla Chrystusa i bo on tak chciał nic więcej nie ma żadnego innego powodu nie jesteś tu po to żeby ci było dobrze żebyś miał nie wiem tylko nie wiem super samochody super domy co chwilę na wakacjach bo nie po to tu jesteś jesteś tu z powodu Chrystusa a nam zostaje powierzone co? Tajemnice Boże, to tak jak wcześniej czytaliśmy. A jeśli zostali nam powierzone tajemnice Boże, to co dalej? Obdarzono nas odpowiedzialnością, a od odpowiedzialnych wymaga się wierności. Nie? Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra. Za sprawą objawienia została, została objawiona mi tajemnica jak to uprzednio pokrótce opisałem, czytając o tym możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa, zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w Duchu Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie. Że poganie są współdziedzicami, współczłonkami, współczesnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie. Że już nie ma wtedy Żyda, nie ma Greka, tylko w Jezusie Chrystusie, tylko i wyłącznie jest zbawienie. Tak jak pastor mówił, że to nie jest jakaś tam dzisiaj, co się tam dzieje, jakaś wojna święta, nie wiem, między wierzącymi a niewierzącymi. Nie. To są ludzie niewierzący. To są ludzie niewierzący, tak samo tutaj właśnie jestem, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie jest objawiona, znaczy jest dobra nowina, której rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej, danej mi stosownie do działania Jego mocy. No i wiadomo, że otrzymaliśmy pewne zadania do wykonania i to jest tylko i wyłącznie łaska Boża. Łaską Bożą to jest to, że nas zbawił najpierw dotknął, że byliśmy w stanie usłyszeć jego głos, byliśmy w stanie odwrócić się od swojego marnego postępowania, że byliśmy w stanie być, przestać polegać na swojej własnej sprawiedliwości, aleśmy zaufali temu, który daje nam sprawiedliwość, zaufaliśmy temu, który daje nam pokój i radość ponad wszelkie okoliczności. Ale to była tylko i wyłącznie łaska Boża i łaską też jest to, że możemy dzisiaj mu służyć. Mnie Najmniejszemu ze wszystkich świętych, dano została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo, bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, stwórcy wszystkiego. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie naszym Panu. W nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga. A wszystko to dzięki Jego wierności. Dlatego proszę, niech Was nie zrażają prześladowania, które znoszę ze względu na Was. Oznaczają one przecież, przecież Waszą chwałę. Ja rozumiem, że wielu ludzi dzisiaj woli, tak wiadomo, mówić, Nie, Bóg Cię kocha i tak dalej, albo. Nie mówmy o tym, co nas, różni, ten, co, co nas różni, tylko skupmy się na tym, co nas łączy, nie? Po to, aby się, nie wiem, na przykład jakiś katolik nie obraził, nie? Więc nie mówmy o niewygodnych sprawach. Raczej tam starajmy się tylko mówić o tym, co wygodne, o tym, co jest po prostu coś, co nie spowoduje, że za chwilę cię, od, rodzina cała od ciebie odwróci. Nie? Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej, ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia na wieki. Amen. popatrzcie, każdy by chciał, żeby nasi bliscy, nasza, nasi znajomi, nasza rodzina, wszyscy się nawrócili i tak dalej. A ja właśnie, czy osoby, z którymi współpracujemy, a ja właśnie to dostrzegam, kiedy to się dzieje? W momencie, kiedy my okazujemy się wierni w małym. Ja widzę, jak wychodzimy na ulicę. Głosimy Ewangelię, mówimy to, i tam może nie widzimy tych owoców tego na, na, owoców nawrócenia, ale nie wiem, idę później do mojej pracy, i po prostu jest sytuacja, nie wiem, podczas jakiegoś zabiegu, masażu, mogę z kimś porozmawiać, ktoś potrzebuje rozmowy, zadaje jakieś pytania, coś go, coś go nie wiem, gnębi. otwieram usta, mówię, nie wiem, dwa czy trzy słowa, jedno zdanie o Chrystusie, i nagle widzi, że ktoś płacze. I widać, że te słowa dotykają, dotykają serc. Czyli widzimy, że zostaliśmy obdarowani mocą z nieba. Ale kiedy to jest tylko i wyłącznie łaska Boża, róbcie to, co do was należy, my wszyscy, róbmy to, co do nas należy. Czyli bądźmy wierni w małym, a Bóg w odpowiednim czasie użyje nas. W odpowiednim czasie przyzna się do nas. Jeżeli my publicznie będziemy przyznawać się do Niego, to On przyzna się do nas też przed aniołami Bożymi. I na sam koniec chciałbym podsumować to wszystko, to, co dzisiaj było powiedziane. A więc nie materialne, zaspokojenie naszych porządliwości i pragnień daje nam prawdziwe spełnienie, gdyż wiemy, iż nasza prawdziwa Ojczyzna jest gdzie? W niebie. Dokładnie. Drugie. Starajmy się. Nie tylko o to, by pozostawić po sobie materialny majątek, bogactwo finansowe naszym potomkom, lecz przede wszystkim pozostawić duchową spuściznę, a więc niech nasze życie świadczy o tym, że należymy do Jezusa Chrystusa. Wiecie, jesteśmy tutaj nie po to, aby wieść lekkie. Przyjemne i beztroskie życie, lecz dzięki łasce objawiono nam Boże tajemnice: jesteśmy dla i z powodu Chrystusa. Więc zachęcam wszystkich, abyście wszędzie, gdzie możecie, głosili prawdziwą Ewangelię, przede wszystkim życiem, aby ci, którzy Was obserwują, po owocach Was rozpoznali i zapragnęli takiego życia, aby zapragnęli życia, w którym domuje pokój łagodność, radość, miłość, cierpliwość, wszczemięźliwość To te wszystkie cechy, które wypływają z czego? Z owocu Ducha Świętego. Bo jeśli masz Ducha Świętego, to powinien ten owoc, owoc Ducha Świętego, to powinien w Tobie dojrzewać. Te wszystkie cechy powinny być, stawać się w Tobie coraz bardziej dojrzałe. I na sam koniec chciałbym Was jeszcze zachęcić, bo wiecie, że w Kościele mamy grupę ewangelizacyjną. Chciałbym wszystkich zachęcić, każdy kto może, bo ja rozumiem, że są tu osoby, które mają po dwie, trzy albo niedokrotnie nawet cztery służby i są bardzo wierni w tym wszystkim, co Pan Bóg im powierzył. Ja nie mówię, ale jeżeli ktoś może być, nie wiem, jak jest w środę ewangelizacja czy w piątek, to zachęcam Was, żebyście byli, bo Wasza obecność ma też znaczenie. Jak jest nas więcej, to ludzie też to dostrzegają, że, my nie, że to nie jest jakiś tam kościółek, albo to nie jest tam dwóch tylko czek nawiedzonych, nawiedzonych jakichś którzy tam nie wiem, albo heretyków, albo nie wiadomo, zwodzicieli, albo nie wiadomo, którym odbiło głupków, tylko że to jest grupa ludzi. A to już ma znaczenie dla innych. Chciałbym was do tego zachęcić, abyście wyszli, porzucili strefę komfortu i stali się prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję.